Każdego roku stajemy przed dylematem, jaki kupić prezent pod choinkę. Tym większy jest problem, kiedy zostawiamy to na ostatnią chwilę, albo kiedy mamy słabo rozpoznane oczekiwania naszego obdarowanego. Narzędzia, szczególnie dla mężczyzn, będą zawsze dobrym wyborem. Tak samo jak krawat, kolejna koszula, kosmetyki czy drobna elektronika. Podstawowe narzędzia przydadzą się w każdym domu. Dlatego jeżeli kupujemy prezent dla kogoś, kto będzie nimi pracował, trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były one w miarę uniwersalne i trafiły w gusto. Zwykle nie wiemy, jakim narzędziem pracuje fachowiec. Jeżeli chcemy zrobić niespodziankę, no to musimy sami zadecydować, co to będzie. Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o tanie narzędzia, będą podstawowe miarki, podstawowe nożyki, zestawy narzędzi, które mogą być przydatne przy skręcaniu mebli czy innych drobnych napraw. Jeżeli dysponujemy większym zasobem portfela, możemy kupić jakieś skrzynki narzędziowe, które nam zorganizują posiadane już narzędzia, Albo możemy już się pokusić o drobne gadżety elektroniczne, narzędziowe, które wzmocnią albo usprawnią pracę fachowca, którego będziemy obdarowywali. Jeżeli chcemy kupić droższy produkt, no tutaj już najlepsze będą elektronarzędzia i my polecamy narzędzia wielofunkcyjne. Jest to zwykle jeden napęd, w którym poprzez wymianę głowicy zmieniamy narzędzie, zmieniamy jego funkcję, albo jest to narzędzie, które poprzez wymianę różnych akcesoriów umożliwia nam różną pracę. W średniej i wyższej półce cenowej znajdziemy narzędzia, które. Dobrze wpisują się w kategorię gadżetów, jest to drobna elektronika. Są to przystawki, które baterie z elektronarzędzi przerabiają w uniwersalne ładowarki do smartfonów, do tabletów, które umożliwiają nam na placu budowy podładowanie naszych urządzeń. Innym rodzajem takich gadżetów są to nakładki na smartfony, które umożliwiają nam bez wychodzenia z samochodu, na przykład zmierzenie elewacji pałacu kultury i ocenienie ile trzeba litrów farby, żeby pomalować taki budynek. Są to bardzo wygodne rzeczy, są to mocno nowatorskie i innowacyjne rozwiązania i na pewno każdy facet, który lubi zabawki elektroniczne, który posługuje się narzędziami, będzie zadowolony, że dostanie coś ekstra.